Witajcie. Programowanie obiektowe. Pewna idea, którą chciałbym tutaj przedstawić. Zapraszam. Jak myślę o świecie, gdy go poznaję? To jest dosyć kluczowe pytanie, żeby w skrócie wyjaśnić pewną ideę obiektowości. Otóż, jak patrzę na świat, to próbuję go ująć w pewne kategorie ogólne. Powiedzmy takie pojęcie gatunek. O na przykład, nie wiem, weźmy sobie psa, pies. Taki wdzięczny przykład szczekaj w ogóle. Kiedy myślę pies, to wprawdzie mogę mieć jakiś konkretny przykład psa na myśli burka, sąsiadki ale mój mózg potrafi ocenić, zbadać, skategoryzować sobie rzeczywistość poprzez pewne pojęcia, za którymi wcale nie musi stać od razu jakaś konkretna istotka która szczeka, na imię ma burek i mieszkał u sąsiadki, tylko pewna taka abstrakcyjna istotka, taki nieistniejący pies, który jest zbiorem cech w mojej głowie, dzięki którym wiem, że pies to pies, a drzewo to drzewo. Czyli kiedy mówię samochód, to mam na myśli nie może od razu jakiś konkretny maluch sąsiada, ale ideę pewną. Zbiór pewnych cech, które sprawiają, że widzę później takie rzeczy i mówię: To są samochody, to jest konkretny samochód, później jeden, ale ogólnie pojęcie samochodu jest w mojej głowie jako taki sposób grupowania faktycznych rzeczy w świecie do pewnego ogólnego worka. A jak ma się to do programowania obiektowego? Otóż, tak to się ma, iż tworząc kod, czyli mając te wszystkie ify, pętle, tak? mając nasze funkcje zmienne. Tak naprawdę próbuje je w taki sposób ułożyć uporządkować, w taki sposób zorganizować, żeby w jakiś sposób odpowiadały temu, co jest dla nas takie naturalne, czyli postrzeganiu świata w kategoriach klas, czyli takich właśnie abstrakcyjnych pojęć jak gatunek pies i konkretnych obiektów które reprezentują tę klasę czyli konkretny pies Burek mojej sąsiadki czyli pies jako gatunek nie istnieje ale pozwala mi dzielić świat i porządkować a Burek istnieje i wiem że jest psem co więcej Burek ma swoje własne niepowtarzalne cechy a już Brutus sąsiada wyżej ma swoje inne cechy, chociaż jeden i drugi może być psem. Są więc zupełnie innymi reprezentantami tego samego, wprawdzie gatunku, ale zupełnie różne obiekty. I dokładnie to próbujemy odzwierciedlić w wielu językach programowania. Zwróćcie uwagę, jak można by to było zrobić. Nie będę pokazywał na konkretnych językach, raczej chodzi o pewien sposób budowania myślenia o obiektach. Zatem mogę mieć pewien Ogólny typ, czyli mógłbym sobie stworzyć taką klasę, nazwijmy ją pies, a co mi szkodzi? I pamiętacie, jak mieliśmy różne typy, na przykład jakiś tam typ całkowity, czyli jak tworzyliśmy zmienne? To wyobraźcie sobie, że mam zmienną, która jest właśnie takiego typu, bardziej złożonego, takiego typu, trochę innego niż tylko liczba, ale takiego typu, który gromadzi różne rzeczy, mianowicie gromadzi na przykład zbiór cech. Takich pól z informacjami, jak waga psa, ile ma nóg, jaki ma kolor, i tak dalej. Ale również z psem wiążą się pewne czynności, czyli na przykład to moje szynszyle, Ignorujcie je. Jak na przykład, mogłem w ogóle wziąć szynszyle zamiast psa. Ok. Szenszyla. Mamy szynszyle. tam mam dwóch reprezentantów z Dziśka i Gustawa, właśnie hałasują. One nie tylko mają jakieś cechy, typu ile nóg i jaki mają kolor sierści i ile wynosi długość włosa, ale mają pewne zachowania, na przykład, to będą te funkcje, nie? Na przykład konkretny szynszyl może rozwalać klatkę i tu miałyby różne zachowania typu biegnie. Popatrzcie, biegnie to jest funkcja, to nie jest cecha, ile waży, tak? Cecha, ile waży, no to tam powiedzmy 0,70 kg, prawda? A biegnie, no to już jest jakaś funkcja. Zatem ja mogę sobie najpierw stworzyć taki ogólny wzór, pomysłu abstrakcyjny, taką klasę na jakiś coś, na przykład na jakąś grupę, ogólnie szynszyla. I tu właśnie będę sobie definiował jakie cechy ma szynszyl i jakie może zachowania ten szynszyl przyjmować, że tam tam biegnie, a to, że przestał biec, albo je, albo tam coś innego robi. I teraz jak już sobie stworzę taką szynszylkę, no to właśnie sobie mogę napisać typ szynszyla i konkretnie sobie tutaj, nie wiem, Gustawa, tak, zadeklaruję. I wtedy Mam zmienną, która nie jest intem prostym, ale właśnie jakimś takim bardziej złożonym obiektem, co więcej, ten Gustaw ma różne cechy i może wykonywać różne działania, ale to już będzie konkretny obiekt w pamięci, ten konkretny Gustaw będzie miał i cechy i funkcje. Co ciekawe, mogę stworzyć również tutaj szynszyle, ale o, zdziśka sobie stworzę. I Zdzisiek wprawdzie będzie dokładnie takiego typu jak Gustaw, czyli też będzie szynszylą, ale ma swoje własności indywidualne. Może być cięższy, szybszy i nie tylko biega, ale jeszcze może robić coś nowego. Jeżeli teraz miałbym jakąś mutagenną substancję, to mógłbym jeszcze stworzyć taką klasę która na przykład ma wszystko to, co szynszyle, ale pojawiają się jakieś nowe umiejętności, czyli taka rozwinięta klasa, czyli można by powiedzieć, i tak się to dokładnie nazywa, że możemy sobie stworzyć o taką mutację, klasa muto -Szynszyl. i ta muto-szynszyl dziedziczyłaby wszystko po szynszylu, ale dodawałaby jakieś nowe cechy albo działania. Mówiąc krótko, Mogę sobie nie tylko grupować świat programowania na wzór pewnego myślenia o normalnym świecie, tworzyć właśnie takie klasy, ale jeszcze te klasy mogą mieć ze sobą różne zależności, mogą coś po sobie dziedziczyć. Na przykład mógłbym sobie stworzyć klasę ogólną z i teraz kot będzie sakiem, i pewne cechy wspólne dla saka już by odziedziczył, ale pies to jest inna klasa, ale też mogłaby sobie troszkę odziedziczyć po tym saku. Nie chcę tutaj przykładów pokazywać, jak wspomniałem, ale pewną ideę wam sprzedać. Programowanie obiektowe czasami wzbudza niepotrzebny strach, a tak naprawdę to jest tylko porządkowanie pewnych znanych już nam idei, jak instrukcje warunkowe, pętle, funkcje. Czasem jest też coś, co poszerza, pojawiają się jakieś nowe czynniki, ale generalnie bardziej chodzi o taki sposób patrzenia na kod, organizowania kodu w taki sposób, który Odpowiada bardziej naszemu naturalnemu myśleniu o świecie. I to jest ta idea programowania obiektowego. Nie ma się co jej bać. I tak ogólnie, to tutaj już kończymy nasz kurs. Dzięki za uwagę, jeszcze za chwilkę coś tam powiem. Tym kursem, który właśnie się kończy, chciałem Was wprowadzić w ideę programowania, z jaką spotkacie się w szkole. Tak na łagodnie, spokojnie, jeszcze bez straszenia konkretami, chciałem Wam dotknąć tego wszystkiego, co będzie na początku, co gdzieś przyjdzie do Was z pierwszymi lekcjami już konkretnego języka, czy to w szkole, czy kiedy uczycie się sami. Zapamiętajcie, że na początku ważne jest, żeby to wszystko uporządkować w głowie. Zanim zacznę się czegoś uczyć, dobrze zrozumieć po co to jest, do czego to mnie prowadzi. To pomaga, kiedy człowiek tak osadzi sobie pewną wiedzę, w jakimś takim, taki fundament sobie stworzy i dopiero na tym fundamencie poznaje już konkretne zapisy. Jak już wie, do czego to służy, nauczy się gramatyki, no to jest czas na ćwiczenie. Dużo trzeba pisać kodu, dużo rozwiązywać jakichś zadań, stawiać sobie samemu jakieś cele, próbować je osiągnąć, rozwiązywać, dlatego że programowanie, co na niejednym kursie wspomniałem, nie jest tylko i wyłącznie wiedzą. A o wiele bardziej umiejętnością, pewnym sposobem myślenia, który trzeba w sobie po prostu wykształcić. A tutaj nie da się tutaj tego oszukać, no trzeba pracować i to dużo. Dlatego pracujcie dużo, nie bójcie się tego, to przynosi dużą satysfakcję, zwłaszcza gdy wychodzi. No i cóż, zostańcie najlepszymi programistami. Do zobaczenia na innych kursach.